Siema, siema, byczku. Aktualnie trwa konkurs na Black Laminate Bayonet Field Tested. Cena na Steam to około 1800 zł. Każde 5 zł z kodem Żaba YouTube to jeden etykiet w konkursie. Całe info oraz listę etykietów macie na Discordzie. Zapraszam do brania udziału i powodzonka. Halo, halo, siema, no widzu, mali nowy. Widzę znowu ceny skinów, kurde, w dół poleciały. Łapka w górę, komentarzyk, subik na kanale, użycie kodu Żaba YouTube. Taki skinek, a łupka dwoistość możecie wygrać. Konkurs na kostkę na Discordzie cały czas trwa. Przesunęliśmy 10 czerwca. Z przyczyn prywatnych i tam różnych też innych, 5 zł z kodem Żaba YouTube, to jedyny w konkursie. Lecimy sobie z tematem odcineczka. Witam Was na kolejnym filmiku z CSGO Skinsa. Na moim kanale na przykład promocyjny Żaba YouTube daje Wam 10% bonusu do doładowania, 2,10 na start. Pytaliście o nowe intra. Nowe intra wrócą na dniach, obiecuję Wam kilka pomysłów fajnych. Jak ten film oglądacie, jestem jeszcze na tym urlopie tutaj z moją kochaną Martynką, gdzieś tam się bawię, a jak wrócę z urlopu, wszystko będzie ogarniane. Ale ogarnięte jest na Discordzie aktualizacja konkursu na kosę wpłat, więc sobie zobaczcie. Też tutaj dzisiaj będziemy cisnąć metody od widza, pomysł od widza. Od widza o tutaj Niku Niralku. Pozdrawiam Cię, byczku, serdecznie, zawsze fajnie aktywnie komentujesz, też ostatnio tam pogadaliśmy na priv. No i tutaj w ogóle widz taką bitewkę skonsumował, czekajcie, ja sobie w ogóle to odświeżę, bo tutaj bitewka się prezentuje następująco, 99 zł, fajna wygrana była. Zaraz sobie zobaczycie tutaj wygraną, albo w sumie gdzieś tam wygrana, zaraz Wam powiem w sumie, ile była wygrana, nie będziemy tutaj czekać, bo to już będzie długo leciało. Dokładnie 400 wygrał, nie? 491 z tej bitewki, to musisz sobie zobaczyć, linki do bitewek, w ogóle do wszystkiego, macie na kanale, dropy tutaj na stronkach. Tu możecie wrzucać, tu widzowie wrzucają, więcej możecie obczaić. Tu jest o kosie, nie? Kosa CSGO Skins. Dobra, lecimy z tematem. W ogóle się dowiedziałem, że można bitwę trochę coś kopiować. To ciekawe, nie wiedziałem tego wcześniej. Chciałem to ręcznie zrobić. Chciałem taką bitewkę. Myślę, że sobie tak ze 2-3 razy ją przetestujemy. Tylko my ją zrobimy na 3 graczy, na underdogu. A później będziemy próbować po prostu standardowo od 99 zł do kosy. Troszkę większa kwota. Sami wiecie, że ostatnio te kwoty u mnie się mniejsze gdzieś tam pojawiały. I z tych mniejszych kwot bardziej próbowaliśmy sobie działać. Więc dzisiaj już wykorzystamy ten moment, że akurat coś takiego fajnego wyszło. Koszt bitwy wyszedł nasz większy. Aha, a tutaj Niralku miał 99 zł. Czyli po prostu on się załapał na jakąś kurde promkę. Musimy dać boty, bo nagrywam się jako trzeciej w nocy, co ciekawe. Jestem jeszcze przed wyjazdem, jak go nagrywam, ale jak już wyglądacie, no to już jestem na wyjeździe w tym momencie, taka ciekawostka. Na wyjeździe to gole się podwójnie liczą, ktoś by powiedział. Kiedyś tak było w Lidze Mistrzów, teraz już tak nie ma. I oczywiście, jak to w naszych underdogach ostatnio bywa, zaczynamy bardzo dobrze, ale nas Emilii na szczęście dogania. Bitwa ciekawa, dużo skrzynek kombinacyjnych. Tutaj takiego akacza. Kurde, no, bo trosto jest cały czas na prowadzeniu. Ale może coś chłopakom poleci z tej 1%. Kurde, powiem Wam, że tak, na pewno dzisiaj będą 1%. Wy lubicie, wypiszecie w komentarzu, dawaj żaba 1%. Kilka osób pisało. Ja ich nie lubiłem. Ja bym wtedy się do nich nastawiony, bo nic mi nie leciało. Ile odcineczek miałem taki, gdzie same gówno by z nich leciało? No Emilii, Emilii się rozszalał. Także został tylko tutaj rosto do zrobienia. 107 zł. I tutaj, oj. Kurde, powiem Wam, ciężko. Musiałoby coś z USP-ka polecieć. Ciężko to widzę, ale Rosso też fajnego skinka trafił. Co tu się dzieje? Nieoczekiwany przebieg akcji. Emilii Rose wjeżdża do gry. Jakby teraz dostał z tej skrzynki Emilii jakiegoś USP-ka, to by pięknie wyglądało. Tutaj może Rosso nas przegoni. Rosso nas tu chyba powinien przegonić, Wam powiem. Nie. Ale tu zobaczcie, co się dzieje. Kurde, nie, bo to musi 1%. A jakby dwa skiny im poleciały. Na zwykłym trybie byśmy wygrali. Byłoby to co 66 zł. Niestety się nie udało. Jeszcze raz skopiujemy. Teraz zrobimy tą bitewkę na dwóch graczy na standardówce, a dalej będziemy przecież, jak mówiłem, tutaj standardowo, normalnie jakieś tam bitewki ciśniemy. Trzeba coś wygrać, więc na dwóch lecimy. Też tutaj Niral, którego dzisiaj właśnie odcinki robimy, gramy z Isamu, bo będziemy grać z najlepszymi, bo czego mam nie grać z najlepszymi. Też tutaj właśnie Niral fajną propozycję tak udał, o której też myślałem, że jak mamy taką ostatnią bitwę Decidera, tak zwanego, przed już prawdopodobną wygraną kwoty, która pozwoliłaby nam zrobić kosę, to mini wróżba taka, nie? Czyli taka tak zwana bitewka jakaś taka na jednej skrzynce jakiejś taniej. Jak na przykład wygramy, to tam standardowe, jak przegramy, to underdog, czy coś takiego, czy odwrotnie, nie wiem, kto tam napisał. Ale coś też to fajne, ciekawy pomysł, na pewno ciekawa propozycja, zobaczymy. No te 1% w ogóle mam w seriach chyba, jakby ktoś to policzył, kazałem Wam policzyć żartobliwie ostatnio. To 200 ileś chyba pod rząd, o nie 200, 100 ileś pod rząd bez tego, wszystkich oczywiście, bez właśnie tego skina, więc na razie dość pechowo. No zobaczymy, kiedy to się zmieni, zaraz na pewno w kolejnej battle je wykorzystamy. I co, mamy USP-ka troszkę lepszego tu od Isamu, ale musimy go gonić, a w ogóle kwota słaba. Kurde, no nam ta baterka, ale jaka emeczka piękna wypadła, kurde, Niralk, byku, za co ty bitewkę dałeś, mordeczko, cieszymy się z chłopa. Kurde, jeszcze jakby wypadł nam tutaj jakiś skinek z tego USP-ka, byłoby grubo, jeszcze ta strzeka będzie Deciderem. I co ona tu pokazuje, a wupkę, Petunia Simow.
No będzie wygrana, nie będzie ona jakaś mega giga duża. Będziemy 99 oczywiście złotych, jest wygrana i jest 112, czyli tak, 112 złotych, ja w ogóle folder sobie odpaliłem, tam pornuchów żadnych nie ma, nawet nie dopatrujcie, bo nie znajdziecie, a my 112, 14 i z tego sobie ciśniemy dalej po kostkę oczywiście, widzę, jutro mam nadzieję, że ugramy, musimy grać koniec, dawno nie ugraliśmy kostkę, dobra, nowa bitwa, kwota 112 złotych i tak jak mówiłem, monstery, same monstery, tylko w tych musimy dać, zrobimy jedną bitwę na samych monsterach i akurat ideolo możemy zrobić 16 monsterów, damy to na 4 graczy na underdogu, bo one na underdogu są lepsze te battle'ki, więc dzisiaj będą te battle wieloskrzynkowe, dużo się będzie działo, dużo będę opowiadał pozytywnej energii, wam dam, jestem świeżo po siłce, spompowałem się z Martynką, dojebaliśmy taką klatę widzowie, że Arnold do mnie dzwonił, bo pytał ogólnie, żebym mu rozpisał trening tutaj, nie? Arnold Schwarzenegger, on tradycyjnie kodu używa Żaba YouTube, ostatnio właśnie wpłacił tam z kodem Żaba YouTube, wysłał dropa na tym, mamy tutaj u Adriana skina, więc jest okej. Okay. Zostało nas jeszcze trzech tutaj w grze, a zobaczymy, co się będzie działo jeszcze później oczywiście, ale w końcu jestem skin na przełamanie, no i Arnold do mnie dzwoni, słuchajcie widzowie, nie? Mówi, weź tam Żaba, byś jakoś tutaj mi plan treningowy ułożył, bo klatę żeś dopierdolił taką, że u nas kurde w Ameryce gadają o tobie, nie? Taką klatę dowaliłem, że kurde na klatkę wyszedłem z chłopakami, nie? Także taka gra słowna tu w moim wykonaniu nastąpiła, a my w underdogu ciśniemy i coś trzeba tutaj wywołać, wilka z lasu, także krzyczymy, taniec, znaczy krzyk godowy, Adrian tutaj na razie wypadł z gry, a my mamy tutaj cały... O, Adrian co dropi w ogóle, ty, 180 zł, dobra, już będzie na pewno do wygrania pula, pytanie jeszcze dla kogo, oby nam skin nie wypadł, nie? Oby nam skin nie wypadł. W ogóle bardzo emocjonujące są te dogrywki tutaj w tych battlach, wam powiem. Tak jak sami widzieliście w poprzednich filmach, może przegraliśmy wszystkie do tej pory. To jest to zajebiste takie, taki daje dreszczyk emocji nietypowy. Michael trafia skina, widzowie. Dobra, tu jest 247. Nie, 237, Boże, co ja z matmy miałem? Dwóje miałem w technikum przed maturą, ale matmę umiałem. Procenty trzeba było policzyć, to policzyłem procentowo, wiecie. Jakieś tam sprawy, kurde, procentowe, promilowe, czy inne tutaj matematyczne bzdety, pierdety, czy czegoś przydaje w życiu. No i co? Będziemy z Rosso walczyć. 50% szans, widzowie, albo się uda, albo się nie uda. Są dwa uda zawsze. A uda na siłce też warto spompować jakimś, kurde, martwym ciągiem, czy jakimś przysiadem bułgarskim, nie? Do Bułgarii na kolonie można się wybrać, widzowie. O, Michaelek jeszcze trafił tu. Dobra, 100, 300... Jest 300, nie, nie jest 300, czy jest 300? Jest 301 zł, to już praktycznie kosa najtańsza, nie, nie wiem, dobra. Co tu się dzieje? Bierzmy to, proszę, wygrajmy to. Jest, nie, i znowu zrosta przegrana, już trzeci czy czwarty raz przegraliśmy. Boże drogi, dlaczego? Nie wierzę, nie wierzę, widzę trzy niebieskie jeże. Powiem wam tak, gramy jeszcze raz te 1%, tylko damy sobie, nie, damy sobie 3%. Czy gramy to samo, czyli my tam mieliśmy 90, ile? 99? Akurat przebijemy o tam 70 groszy, ale możemy, na 4 underdog, bo to jest najlepszy tryb do 1%ówek, na underdogu. Tutaj nie można grać, bo to jest mała szansa, że tobie akurat wypadnie. Tak jest, tak masz 75% szans na wygraną, tak? Dobrze mówię? A tak masz... Nie, czekajcie. Jakoś underdog chyba lepiej tu wychodzi, tak? No lepiej wychodzi tu underdog akurat. Nie wiem, jak to w sumie, ta matematyka wyższa by musiała jakaś wierać, jakieś prawdopodobieństwo, kosinusy, inne sinusy. Dobra, Michael znowu trafia, nie? Znowu trafia 42 zł, chociaż chyba tam było ciekawie. Tu jest 3% w ogóle, tam było 1, nie? Tam było więcej skrzynek, więc mi się wydaje, że ogólnie tamte bat lepiej wychodzą. No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Na razie mam 33% szans, ale sami wiecie, jaka jest seria ostatnio tragiczna, trzeba się tutaj znerwować trochę. W tych pojedynkach dogrywkowych, ale pachnie w kuchni, kurde. Martynka coś pichci w frytkownicy beztłuszczowej, polecam widzów, frytkownicę beztłuszczową, chciałbym współpracę, ale nie mam oczywiście. Rosso Rally, kurde, dobra, z Aleksem będziemy walczyć, prawdopodobnie, mamy te 10-199, zrobię ok, byłoby ok, naprawdę, byłoby ciekawie, zobaczmy, Jezus Maria by się trafiło, na szczęście nie nam się nie trafiło. Przypominam, to jest underdog, no i co? No i Alex na koniec skina trafia, nie, walczymy z Alexem, może przełamiemy to, przełamy to w końcu, proszę, weźmy to, bierzemy to, jest to nasze i nie ma, 202 zł. Pierdziele, to jest niemożliwe, nie? Jest niemożliwe, jak my tu po dupie dostajemy. Widzowie, zróbmy wróżbę, nie? Zróbmy wróżbę na czterech underdog znowu, nie? Na jednej szynce. Zrobimy taką wróżbę, jak to Nigalek mówił, a później kolejny raz zrobimy znowu te underdogi, 1%ówki. One są zajebiste, one dają takich kurde emocji. Adrenalina jest większa jak na mecz, w ogóle Górnik Motor Ekstraklasę grają, widzowie. Jak ktoś jest z Lubelskiego, niech napisze w komentarzu. Cię napiszcie w komentarzu, z jakiego województwa jesteś. No, pytanie do widza nagrywek będzie, obiecuję, kurde, obiecuję, jest remis, zobaczymy, może tu akurat by się Michael wygrał dobrze. No to ale to taka właśnie wróżba była, bardziej my gramy dalej na 1% Monsterach, to już będzie ostatni odcinek, znaczy ostatnie dzisiaj
Te 97 teraz mamy. Więcej nie zrobimy, wcześniej mieliśmy większą kwotę, nie? Bośmy wygrali tam tą battle. Nie na dwóch, nie na dwóch. Robienie tej bitwy na dwóch to jest w ogóle totalna głupota moim zdaniem. Tą bitwę się robi tylko na czterech. Przecież ona jest ryzykowna, ale może przynieść fajne zyski. No i na underdogu, nie, na underdogu. Dobra. Także napiszcie, no i widzę, jak jest podliczony. Ja nie wstawiłem, bo tam chciałem jeszcze sprawdzić, bo liczę na szybko, naprawdę. Będziemy losali za nagrywek. Przypominam, widzę nagrywek. Seria, w której widz otrzymuje 80-90 zł, to co uga leci do niego. Możecie sobie jedną battle wbić ze swojego konta, ale wpaście to z kodem Żaba YouTube. Jak nie, Michael trafia skina na pierwszym linii, zobaczcie za stówkę, zajebiście, jest tu potencjał. No to niestety tutaj, jeśli wy oszukujecie, no to ja jestem w stosunku do was taki sam jak wy do mnie, tak? Tutaj w każdym konkursie to działa, że dla was robię fajne rzeczy, jak ktoś jest cwaniakiem, chce tutaj się pokazać za bardzo, jaki to nie jest hej do przodu, hop do przodu, no to jest po prostu ten, jest tak jest. Dobra, no zobaczmy, nie? Zobaczmy, co tu się wydarzy. Wy lubicie to oglądać, te jednoprocentówki. Ja się w końcu w nie wkręciłem się, kurde, w co? Wkręciłem się, jak nie wiem. Gdzie będziesz majty w dupę, to zbyt oklepany. Aleks odpada nam z gry, 180 zł. Dwa razy więcej niż na battle. Zostaliśmy z Rosso. Powiem wam, że chciałbym w końcu wygrać to bez żadnych tych kręceń, tych under, tych dogrywek. Tylko po prostu normalnie to wygrać. Niech ten Rosso trafi tego USP-ka, tego drogiego za 140 zł. Leśne liście, czek to tam jest i dziękuję, dobranoc. Jest chłop tutaj bity, nie, będzie bity na jemy, jak to wygra. No się to wkurzy, nie? Bo to będzie tak tragiczna pasa. Zobaczmy. O Jezus, jest! Rosso trafia z kina, widzowie, tego co ja mówiłem, leśne liście, haha, przewidziałem, piszcie numer z lotka, Michael jeszcze trafia z kina, co tu się stało na koniec, ty, co tu się dzieje, widzowie, to jest niemożliwe, to jest gigantyczna wygrana, obyśmy nie dostali z kina, takiego zakończenia dawno nie było, tego zakończenia dawno nie było, jeszcze jeden skin, żeby tu wypadł, proszę, niech wypadnie jeszcze jeden skin, nie, USP 1%, co się dzieje, dawać mu skina, jest, Alex dostał skina i tego lepszego, i mamy, widzowie, mamy 461 zł, wchodzimy na Exchangera do 461 zł, od 461, dobrze, mamy tutaj kosę chociażby, taką mamy kosę, udało się zrobić kosę metodą widza lekko zmodyfikowaną, ale na tych skinkach procentowych to by było na tyle. Trzymajcie się, piękny był odcinek, do następnego, siemano!